Dzień dobry, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, w którym powiemy o ozdobach świątecznych. Były choinki niesamowite, niektóre wykonane nawet z linijek, takich przyborów matematycznych. 12 potrawach. Mamy już kolejną edycję tradycyjnych potraw wigilijnych, czyli przeglądu zgłoszonych stołów wigilijnych. A na zakończenie półmetek kadencji. Tej pracy było dużo. Najpiękniejsze ozdoby bożonarodzeniowe wykonane przez dzieci oraz ich rodziców można było zobaczyć podczas wystawy prac oraz rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamiennej Górze. Kamiennogórskie Przedszkole Publiczne nr 2 od wielu lat przed Bożym Narodzeniem ogłasza konkurs na wykonanie najpiękniejszej ozdoby świątecznej. To jest nasz tradycyjny bożonarodzeniowy konkurs na ozdobę świąteczną wykonaną przez dzieci i rodziców w domu. Jest to konkurs, który obejmuje różne techniki, różne pomysły i każdy tutaj może swoją twórczością się wykazać. Tematem tegorocznego konkursu było najpiękniejsze drzewko bożonarodzeniowe. Prace mogły być wykonane dowolną techniką. Pomysłowość oraz kreatywność dzieci zaskoczyła organizatorów. To jest bardzo trudno, żeby ocenić je w ogóle w jakikolwiek sposób, ponieważ one wszystkie są piękne, są wspaniałe i dlatego prosimy tutaj przedstawicieli instytucji współpracujących z nami o pomoc w wyborze tych najpiękniejszych prac. Osoby oceniające ozdoby nie miały łatwego zadania przy wyborze najpiękniejszych prac. To bardzo trudny wybór. Komisja wybrała kilkanaście prac nagrodzonych i wyróżnionych, dlatego że tak trudno było zdecydować, które prace powinny dostać nagrody. Konkurs był dedykowany rodzinom, więc brały udział w nim całe rodziny. Dzieci, które robiły te przepiękne choinki, drzewka świąteczne z pomocą rodziców, dziadków, rodzeństwa. Wybraliśmy kilkanaście, tak jak powiedziałam, liczył się przede wszystkim pomysł, estetyka wykonania. Były prace, które od razu przyciągnęły naszą uwagę właśnie z tych względów. Prace, które były niezwykle pomysłowe, ja mam nadzieję, że Państwo pokażecie w telewizji wszystkie prace, ponieważ każda zasługiwała na uwagę. Widać było, że dzieci włożyły i talent, i serce, i poświęcone zostało dużo czasu, którego jest tak naprawdę mało w tym okresie przedświątecznym, więc serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy uczestnikom konkursu, wszystkim rodzinom, które znalazły czas, żeby z dziećmi wykonać taką piękną, plastyczną pracę. Wśród ozdób zgłoszonych na konkurs nie mogło zabraknąć takich, które zostały wykonane z materiałów przeznaczonych między innymi do przygotowania posiłków. Prace misternie wykonane z papieru, prace wspaniale skomponowane z takich surowców może nieoczywistych, plastycznych jak makaron, jak płatki kosmetyczne. Prace drewniane, przepiękna praca taka artystyczna zrobiona z ciętych konarów niedużej średnicy brzozy, pomalowanych na wiele kolorów. Wszystkie prace były piękne, prace zarówno z bibuły, papieru, jak i właśnie z różnych innych materiałów plastycznych. Świąteczne ozdoby wykonane przez całe rodziny można zakupić podczas kiermaszu, jaki zorganizowany został w przedszkolu. W przedszkolu organizowany jest kiermasz taki świąteczny w poniedziałek, wtorek i środę i na tym kiermaszu te prace będzie można zakupić tutaj nas w przedszkolu. Konkurs na potrawy bożonarodzeniowe odbył się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym gminy Kamienna Góra. W wydarzeniu wzięły udział sołectwa wchodzące w skład gminy Kamienna Góra. Konkurs, który organizowany jest od wielu lat, każdego roku jest wielkim wydarzeniem dla mieszkańców gminy. Mamy już kolejną edycję tradycyjnych potraw wigilijnych, czyli przeglądu zgłoszonych stołów wigilijnych, które z naszego grona tutaj gminy Kamienna Góra prezentowane są i co roku przyjmujemy około 10-12 sołectw i stowarzyszeń, które przygotowują piękne potrawy wigilijne i biorą udział w konkursie. Konkurs pierwszy dotyczy właśnie tego stołu, wcześniej o którym mówiłam, natomiast druga nagroda jest nagrodą tylko jedną, czyli potrawa ze śliwką w roli głównej. W roku 2015 dodatkowym daniem konkursowym były potrawy skarpia. W tym roku organizatorzy postanowili sprawdzić, jak z daniami ze śliwki poradzą sobie drużyny biorące udział w konkursie. W ubiegłym roku po raz pierwszy zrobiliśmy ten konkurs. Był to konkurs na potrawę skarpia i oprócz tego, że karp zagościł na stołach wigilijnych, tych, które były prezentowane, był również jako osobna potrawa przygotowana na ten konkurs.
I w tym roku, aby było troszeczkę ciekawiej, troszeczkę inaczej, trudniej jak gdyby, skorzystaliśmy z możliwości zrobienia czegoś ze śliwki. I daliśmy możliwość różnych potraw wykonania, dlatego też niektóre stowarzyszenia i sołectwa przygotowały po kilka potraw, ale nagrodzona będzie i tak tylko i wyłącznie jedna potrawa. Na stole w wigilijny wieczór nie może zabraknąć 12 tradycyjnych dań, przypomina ksiądz Jacek Krasoń, proboszcz parafii w Pisarzowicach, dlatego organizowanie tego typu konkursów jest ważnym elementem podtrzymania tradycji. 12 potraw, jest różna interpretacja tej liczby potraw. Oznacza to 12 miesięcy w roku, 12 apostołów, także 12 godzin i wszystko, co jest związane z podziałem świata na tę liczbę 12. No oczywiście są to potrawy, które moglibyśmy podzielić jako potrawy stałe, a także potrawy, które no, można nazwać napojami. Nieważne, ile jest ich. Nieraz, kiedy pracowałem z młodzieżą, próbowaliśmy wyliczyć te potrawy. Było ich o wiele więcej niż 12, ale zasadniczo potraw powinno być 12. W tradycji wigilijnej dawnych czasów okres adwentu i bezpośredniego przygotowania do Bożego Narodzenia, który rozpoczął się dzisiaj właśnie, to czas całkowitego postu o chlebie i wodzie. Dlatego te 12 potraw tak bardzo smakowały, tak bardzo pachniały. No dzisiaj niestety z tym się już nie spotykamy, ale ważne jest, żeby zachować nie tylko liczbę tych 12 potraw, ale żeby zachować przede wszystkim ten klimat, który wypływa z faktu, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, stał się Bogiem z nami, solidarnym z nami. Tradycja, która gości w polskich domach, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dlatego tak ważne są konkursy, na których można nie tylko zobaczyć, ale również skosztować przygotowanych potraw przez kolejne pokolenia gospodyń, a także wymieniać się doświadczeniami. Na naszym stole wigilijnym znajduje się karp w galarecie, karp pieczony, kapusta z grochem, uszka z grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ze śliwką, ryba po grecku, ryba w śmietanie i ryba w sosie pomidorowym. Kto to wszystko zrobił? Nasze stowarzyszenie, własnoręcznie wszystko jest zrobione. Według jurorów konkursu wszystkie potrawy smakowały wyśmienicie. Wszystko jest pyszne, wszystko pachnące i kuszące. Co jury bierze głównie pod uwagę, jeżeli chodzi o ocenę? Jury bierze pod uwagę tradycje podawanych potraw, sposób podania, też inwencję twórczą, wystrój stołu. Nagrodę główną w tej edycji konkursu otrzymało sołectwo Rędziny. Drugie miejsce zajęły Pisarzowice, a trzecie miejsce na podium wywalczył Leszczyniec. W kategorii śliwka suszona w roli głównej, główną nagrodę Złotego Anioła otrzymało stowarzyszenie My Krzeszowianie z Krzeszowa. Poza przeglądem potraw każdego roku na scenie prezentowane są najpiękniejsze kolędy i pastorałki. W tym roku pokaz swoich umiejętności muzycznych zaprezentowali również pracownicy gminy. Po raz pierwszy zaprezentował się zespół, który niedawno, bo w przeciągu 3 miesięcy, rozpoczął swoją działalność i intensywnie próby toczyły się właśnie albo w Centrum Kultury w Krzeszowie lub w Pisarzowicach, ponieważ członkowie zespołu są z obu tych miejscowości oraz jeszcze kilku innych, ale takie dwa ośrodki główne to Krzeszów, Pisarzowice. I tak spontanicznie zebraliśmy się, aby właśnie w czasie świąt Bożego Narodzenia zaprezentować się na scenie. No.
Minął półmetek kadencji samorządowców. W wywiadzie dla telewizji Kamienna Góra burmistrz Krzysztof Świątek podsumował swoje osiągnięcia oraz przedstawił plany na kolejne 24 miesiące. Tej pracy było dużo. Przede wszystkim najważniejsze były dwie sprawy. To właśnie przygotowanie się do pozyskiwania nowych środków, bo to nie jest zadanie krótkie, do tego się trzeba dobrze przygotować, typując inwestycje do wykonania, przygotowując dokumentację. Tutaj bardzo nam pomogła decyzja 22 gmin o utworzeniu aglomeracji wałbrzyskiej. Tutaj czołową rolę odegrał prezydent Wałbrzycha, pan Roman Szemej, który zaproponował taką formułę. Na początku było to 16 gmin, potem dołączyły następne i tak duże chociażby jak Świdnica, 22 gminy. I wspólnie razem przez te dwa lata, które właśnie minęły, przygotowaliśmy się do pozyskiwania tych środków, czyli wytypowaliśmy wszyscy właściwe inwestycje, czyli przyjęliśmy kilka programów, które pozwalały, tak jak Kamienne Górze, plan rewitalizacji substancji mieszkaniowej, wspólny program zwalczania niskiej emisji i tak dalej, więc wykonaliśmy ogrom pracy, utworzyliśmy specjalną komórkę, która dzisiaj zajmuje się tymi sprawami na rzecz wszystkich 22 gmin, I udało nam się stworzyć i w tej chwili właśnie przystępujemy jakby do konsumpcji tego, bo pierwsze sumy finansowe miasto już otrzymuje. Ja przypomnę, już podpisałem umowę, pierwsze 1 700 000 zł na remont Centrum Kultury. Dzisiaj wiem, że jest akceptacja następnych kwot. Oczywiście Unia ma to do siebie, że tam wiele rzeczy dzieje się bardzo długo i pewne rzeczy jeszcze się przedłużają, ale rozpoczynamy ten okres po dwóch latach przygotowań i te dwa lata właśnie temu służyły. Druga sprawa bardzo ważna to spłata zadłużenia miasta. W poprzednim rozdaniu unijnym zrobiliśmy kilka inwestycji, dostaliśmy na to pieniądze, ale również musieliśmy zaangażować własne wkłady. Więc te wkłady zostały zaangażowane, to było sporo pieniędzy. W związku z tym te ostatnie dwa lata, a nawet 3 do 4, spłacaliśmy te nasze zobowiązania. I muszę powiedzieć, że bardzo dobrze nam się je spłacało. Nie było lekko, bo te spłaty, przypomnę, w niektórych latach wynosiły nawet 6 milionów 5. Za ostatnie dwa lata ponad 5 milionów spłaciliśmy tych naszych zadłużeń. Miasto dzisiaj jest zadłużone poniżej 15%. To jest już jakby normalna granica, przy której spokojnie możemy funkcjonować. Możemy dzisiaj, myśląc o nowym rozdaniu unijnym, myśleć również o pobieraniu kredytu, bo kredyty brać będziemy musieli. Większość miast w Polsce robić to musi. Taka jest logika działania. Spłaciliśmy te kredyty, przez to mniej inwestowaliśmy, rzeczywiście mniej inwestowaliśmy, ale taka była logika. W tej chwili rozpoczynamy ten ostatni etap i będziemy chcieli jak najwięcej tych środków pozyskać. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.